Dzień dobry kochani, witam was z kawą, z połówką kawy w tym dla mnie mega szybkim, intensywnym i zakręconym dniu. Tak naprawdę aż do końca majówki będzie się u mnie mocno intensywnie działo. Po pierwsze lodziarnia, po drugie życie. W sumie to będzie się działo cały maj, ale jakoś to będę musiała przetrwać. Mam dla was do opublikowania 3 filmy i przyznam wam się szczerze, nie mam ich kiedy zmontować, z czego jeden po prostu wystarczy wrzucić plik, bo jest to Q&A moje z mężem. Wystarczy wrzucić plik i tyle. I też nie mam kiedy tego zrobić. Brakuje mi dosłownie czasu na wszystko. Też pewne rzeczy wynikły inaczej niż miały być. Poczekajcie, muszę się kawę napić. Bo dopiero wróciłam ze sklepu. Po zakupy, ale też oczywiście, które zobaczycie jutro albo pojutrze pewnie, ale to będą takie zakupy na temat, może nie na temat, zakupy na zasadzie, ile można zaoszczędzić na takich zakupach. Także bardziej pod tym kątem. Wczoraj zrobiłam część zakupów, dzisiaj, ja tak teraz wiecie, nie mam czasu pojechać i spędzić w tym sklepie więcej czasu, tak jak ostatnio zrobiłam te zakupy z Biedronki, gdzie sobie weszłam i te 1,5 godziny po sklepie chodziłam, przeglądałam asortyment, więc obrałam troszeczkę inną taktykę, ale to wszystko będzie w filmie, który zobaczycie na dniach, jakiś haul zakupowy. I tak ten dzień dzisiaj leci. W ogóle, kochana Angeliko, przyszła karteczka do mnie. Jest to karteczka, obstawiam, ze świąt, bo widzę po dacie, gdzieś się musiała u nas na poczcie zawieruszyć, bo no w szoku jestem, jak zobaczyłam, a domyślam się, że to pewnie jest kartka świąteczna, aż zaraz rozpakuję, bo nie mam w tym momencie żadnych imienin, urodzin, ani niczego takiego, nie ma żadnej okazji, dla której... Tak, oczywiście, karteczka świąteczna, więc Angeliko doszła. Można liczyć na naszą pocztę, jest ok. Po czasie to po czasie, poczekajcie, bo próbuję wyciągnąć tą karteczkę. O, dobra, mamy. Przepiękna taka, włowickie wzory. Karteczka z życzeniami pisanymi od ręki. Pięknie, dziękuję, dziękuję kochana. I ciebie również pozdrawiam. Angelika R. Angelika wie, która to Angelika wysłała. Także tak, mam w domu naprawdę niemiłosierny bałagan. Skończyliśmy oglądać już nasz serial o tym prezydencie i na razie mówię, niczego nowego nie zaczynamy, bo jest za dużo rzeczy. Ja już mam prasowania po prostu makabrycznie dużo. Pranie w miarę na bieżąco ogarniam. Muszę w sobotę pójść z Xawerem. Miałam to zrobić dzisiaj, ale się totalnie nie wyrobię. I w sobotę będę szła z Xawerem kupić garnitur, ponieważ Xawery na 3 maja będzie szedł z pocztem sztandarowym. No i szkoła nie udostępnia tych swoich szkolnych kubraczków. A wiadomo, poczet sztandarowy jest potrzebny garnitur. On pewnie z tym pocztem będzie szedł jeszcze raz. W szkole na zakończenie roku, więc stwierdziłam, że no i mają egzaminy i bal ósmoklasisty, więc stwierdziłam, że po prostu ten garnitur już kupić trzeba. Troszkę mnie zmusił ten poczet sztandarowy, bo ogólnie u nas większość z tego co wiem na egzaminy idzie w spodniach w kant i w koszulach białych, ale no już trudno. Jest wymóg, to jest jednak zaszczyt nieść ten poczet sztandarowy. Nie każdy ma okazję takie zaszczyty czynić, więc stwierdziłam, dobrze, pojedziemy i kupimy. W sobotę się wybieram z Xawerem. Miałam jechać dzisiaj, ale tak jak mówię, ja dzisiaj nie pojechałam na rehabilitację. Nie wiem, czy jutro pojadę. Ogólnie się z mamą umawiałam, że pojadę. Ale wiecie tak, pojechałam teraz na zakupy. Mamy godzinę 8:50 w tym momencie. Mam zrobione zakupy. Zakupy również do lodziarni. Bo od jutra ruszamy z Bubble Tea.
Taki jest plan. Tak wszystkim mówiłam, że to bubble tea będzie od piątku. Pogoda się troszeczkę na majówkę poprawia, więc liczę na to, że jednak ktoś tam przyjdzie. Oczywiście nie spodziewam się absolutnie takiego ruchu, jaki był ostatnio w niedzielę, ale jednak myślę, że z tej majówki ktoś tam skorzysta. No i musimy ruszyć z bubble tea. Wczoraj byliśmy wieczorem w 7:30 po blat. Mam w lodziarni totalną demolkę. Tam jest po prostu taki bałagan, że wam mówię, lodówki są powystawiane, powyciągane, tam się ledwo co przechodzi, a ja czekam na dostawę lodów. Więc pewnie gdzieś jeszcze z godzina półtorej, zanim te lody przyjadą, muszę jeszcze podjechać do lodziarni, żeby tam, wiecie, w miarę sobie utorować przejście. Jest tam mnóstwo pudeł z towarem, który muszę wypakować, a w tym momencie mam wszystko pozostawiane. Naprawdę wczoraj to ledwo co z tej lodziarni wyszłam. Mąż mi naznosił towar. Później byliśmy za tym blatem. Ja jeszcze dzisiaj jadę do Ikei. Jak tylko dostanę towar, jadę do Ikei. Także zabiorę was ze sobą. Muszę kupić dwie półki i... O, Azulka już drapie. Muszę kupić dwie półki i nogi do blatów, które będą szły do lodziarni. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Cześć. Cześć. No. Więc czekają mnie jeszcze zakupy. Stój! Poczekaj! Pokaż łapy. Okej, okay, możesz iść. No, więc idziemy. O, do mnie. Tam jeszcze wczoraj też byłam na turnieju, na treningu wczoraj u Xawerego i odebrałam jego koszulki treningowe i koszulki takie, wiecie, co mają. To jest treningowa koszulka. Z badmintona, taki jest tył z nazwiskiem, bo to jest klubowa, do tego mają taką, zaraz wam pokażę z drugiej strony. O, tak to wygląda, to jest koszulka treningowa, z tyłu na tej koszulce mają oczywiście nazwiska i nazwę klubu, tu mają koszulki dwie, one są identyczne, tylko są w dwóch kolorach, jest czarna i granatowa. Na obydwu też z tyłu jest nazwisko, nazwa klubu, tak, sponsora głównego, więc to już są turniejowe i takie oficjalne do zdjęć. Dodatkowo mają dwie pary spodenek. Teraz u nas właśnie wcześniej była marka Jako, teraz widzę Adidas wszedł do nas. Tu mamy długie spodnie dresowe i mamy długą bluzę dresową. Ona pewnie też powinna być gdzieś logowana, bo nie sądzę, żeby było tylko Adidas. Zaraz aż rozpakuję. No nie, jednak jest tylko Adidas. Nigdzie nie ma loga, jeżeli chodzi o bluzy. Ani z tyłu, ani z przodu. Tak samo na krótkich spodenkach. Dziwne. I widzę, na spodniach też nie ma loga, jest tylko Adidasa. No dobra, no. Tak widocznie miało być. Więc tak, to też wczoraj musiałam pojechać wieczorem na trening odebrać, bo trzeba było podpisać odbiór. Jeszcze na dniach trzeba będzie oczywiście zapłacić, bo w jakiejś części jest to finansowane przez klub i przez sponsora, ale rodzice też swój wkład muszą zapłacić. Nie wiem, jeszcze nie wiedzą, jak duże będzie dofinansowanie, więc dlatego na dniach ma być taka informacja, ile musimy zapłacić. A wiadomo, jest to jednak marka Adidas, więc no, tanio nie będzie, no ale miejmy nadzieję, że jakościowo będzie dobrze. No ale to oczywiście wiecie, no z dofinansowaniem będzie na pewno lżej udźwignąć. To każdy wiedział mniej więcej, jakich kosztów się może spodziewać, więc zobaczymy. I co? I przyniósł mi też wczoraj Xawery ulotki ze szkoły, bo mieli w szkole spotkanie, takie były targi szkolne. No i przyniósł mi właśnie ulotki z trzech szkół, które go zainteresowały. Więc już wie, gdzie będzie składał dokumenty, także jeszcze tylko musimy się rozejrzeć, jak z dojazdami i jak tam muszę zadzwonić, też się dowiedzieć, bo jedna szkoła to jest taka, no dosyć szkoła, powiedzmy, gdzie mają spore wymagania i tam chyba jest jeszcze egzamin przedwstępny, kwalifikacyjny, tak mi się wydaje.
więc muszę zadzwonić i się dopytać, bo nie na każdy kierunek ten egzamin jest. No i tam jeszcze wcześniej robią jakieś testy językowe, bo szkoła mocny nacisk kładzie na języki, chociaż widzę, że we wszystkich szkołach, w których Ksawery sobie powybierał profile, ma rozszerzoną matematykę i rozszerzony język angielski. Na tym mu najbardziej zależało, więc no w jednym ma jeszcze informatykę rozszerzoną, ale głównie jest angielski i angielski i matematyka. I to, co jeszcze Ksawerego bardzo zainteresowało, to dodatkowy język, możliwość wybrania dodatkowego języka hiszpańskiego. Strasznie by się chciał nauczyć hiszpańskiego. Mówi, niemieckiego w ogóle nie kręci, za to hiszpańskiego by się chciał nauczyć. Z angielskim sobie świetnie radzi, więc ja mówię, dla mnie to żaden problem, jeżeli w szkole nie będziesz, wybierzesz szkołę, gdzie nie ma tego języka, mogę cię na ten hiszpański zapisać, żaden problem. W języki inwestuję zawsze, bez najmniejszego zająknięcia, bo moim zdaniem język to podstawa. Znając same języki obce, można sobie naprawdę świetnie w życiu poradzić. Dobra, no i co, zbieramy się. Nie będę tutaj długo gadała, bo tak jak mówię, dzisiaj ten dzień jest mocno intensywny. Nie wiem, ile uda mi się z tego nagrać, ale tak jak mówię, zaraz pędzę do lodziarni. Czekam tylko na numer do kierowcy, bo nie wiem, jaki kierowca się do mnie przyjeżdża z dostawą, żeby mnie poinformował trochę wcześniej, bo ja jednak się połącznie będę plątała. Muszę jeszcze podjechać do Kika. I jeszcze gdzieś miałam podjechać. Jojku, zapomniałam, pewnie sobie w międzyczasie przypomnę. I bardzo mnie też cieszy, że podobał Wam się film z tym biedronkowym Go Active, z tą fit dietą i że podoba Wam się pomysł pokazania takich produktów bardziej właśnie na diecie, co można kupić w Biedronce. Były też prośby o Lidla. Nagram takie filmy, ale to, że tak powiem, na dniach i będą to raczej filmy, gdzie nie będę wszystkich produktów kupowała, bo tego jest naprawdę sporo w tych sklepach, a ja po prostu no, nie wszystko jem, nie wszystko mi smakuje, albo nie wszystko smakuje nam wszystkim, a ja teraz obiady robię dla wszystkich, nie gotuję na 5 garnków, bo nie mam na to totalnie czasu. Więc tak, dzisiaj na obiad będę robiła kurczaka z warzywami i z ryżem. Zaraz sobie ten ryż nastawię. Będzie kurczak z warzywami i z ryżem w sosie sojowym. Taki, jak Wam ostatnio pokazywałam, tylko muszę właśnie sobie Thermomixa uruchomić i zaraz nastawię ryż. Kupiłam też, to już Wam dzisiaj pokażę, taki płyn do naklejek, bo w lodziarni muszę z szyby pousuwać naklejki, a widzę, że bardzo dużo mi śladów pozostawało, więc tym płynem mam nadzieję, że sobie ogarnę to wszystko. Recenzję Wam pewnie tam na koniec tego vloga, bo ja go dzisiaj będę używała, więc jak będę w lodziarni sprzątała, układała i pokażę Wam również w dzisiejszym vlogu, mam taką nadzieję. Wskazówka bezpieczeństwa. A coż to mi się tutaj w Thermomixie pojawiło? Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda wszystko ogarnąć, że nie będę musiała jutro z językiem na brodzie o 6 rano wstawać i lecieć do lodziarni, więc pokażę Wam na koniec, jak ta lodziarnia będzie wyglądała. Ale tam naprawdę mam mnóstwo pracy, dzisiaj mam mnóstwo dźwigania, muszę pójść sobie na garaż, wyciągnąć wózek transportowy, żebym ja nie dźwigała, bo te wszystkie kartony mają po 10-15 kilo, więc wiecie, tak sobie wyładuję tylko z samochodu. Mąż ma dzisiaj wrócić też wcześniej z pracy, ale on tam właśnie będzie wieszał półki, przykręcał nóżki, robił tablice, jeszcze dzisiaj muszę tablice zrobić. Mam dzisiaj naprawdę z lodziarnią o tak pracę, no i ten wyjazd jeszcze do Lublina. Dobra, zbieram się, widzimy się później już pewnie w lodziarni. Mała aktualizacja, mamy godzinę za 5:12. Dojechałam już do Lublina, towar już odebrałam, wrzuciłam do lodziarni, tam jeszcze jakieś pewnie, o, butelki z wodą leżą, ale bagażnik jest już pusty. W domu mam jeszcze karton z papierem do odbioru, no i całe zamówienie z Bubble Tea, także tam też jest tego trochę. Ale lecę teraz do Ikei, zobaczymy, muszę kupić te nóżki i te półki. No i zalecę pewnie jeszcze tak szybko do TK Maxu i do czego? I do Pepco. Zobaczymy, co tam jest, ale to tak wiecie, w biegu, bez jakichś większych poszukiwań. Jesteśmy już w TK. Jadę, zobaczę, czy dostanę wszystko to, co chciałam, chociaż powinno wszystko być.
I może coś jeszcze ponagrywamy, w międzyczasie tutaj zobaczymy, czy mnie czymś IKEA zainspiruje. Może jakieś nowości się pojawiły. Już z Lublina wróciłam i nic wam w sumie nie nagrałam, ani w IKEA, ani w galerii, bo przeleciałam bardzo szybko, dosłownie. No w IKEA wiadomo, ją przejść kawałek, trzeba, musiałam odnaleźć rzeczy, które mi trzeba, a później poszukać, gdzie one są na półkach magazynowych. Więc tam mi, myślę, ze 20 minut pewnie zeszło w tej IKEA, ale byłam też w Pepco. Fajne są rzeczy, ale nie miałam czasu kręcić, więc wyleciałam, bo patrzcie, co się dzieje w lodziarni. Tu, bo tak to wygląda. Tu mam regał, a za tym regałem jest szafka, do której się muszę dostać. I tak wygląda cała reszta. Po prostu jest totalna demolka. Więc ja, ta lodówka będzie w ogóle stała w ten sposób, ale musiałam ją dzisiaj przestawić, żeby miała jakieś przejście. Tutaj będę za chwileczkę te wszystkie naklejki właśnie zrywała, te i tamte. Znaczy tamte jeszcze zobaczymy, bo to są z goframi. Na pewno te muszę zedrzeć. No i tu mam Armagedon. Ta półka będzie przesunięta, nie, ta zostaje, tamta będzie ściągnięta, będzie druga zrobiona, ekspres przerzucam. Granitor ten tutaj zostaje, ale idzie na tamten podest, więc tu naprawdę dzisiaj się będzie działo. Tutaj też muszę wszystko jeszcze poskładać i poogarniać. Tutaj wcześniejsze rzeczy, jakie przyniosłam do lodziarni. No, także mam roboty w bród. Muszę też kubeczki do bubble tea porobić. Ma przyjść też wieczorem Nikola, jak wróci z uczelni, ale to jeszcze trochę, więc teraz muszę jak najszybciej ja zrobić, bo tutaj mąż musi dorobić mi blat, który już mamy, tylko trzeba do niego doczepić właśnie nóżki. Ja muszę wymierzyć za chwileczkę wysokość, więc czeka mnie to naprawdę mnóstwo pracy. Więc tak, wcale lekko tutaj nie będzie, no ale nic, zbieramy się, zrobimy test teraz z tymi naklejkami. Zobaczymy, jak po tym płynie te naklejki będą schodziły. Mam nadzieję, że wiecie, nic tutaj nie zostanie i będę miała już spokój. Więc właśnie, jeszcze na zewnątrz trzeba porobić i cennik muszę zrobić. Jeszcze są trzy rzeczy w domu do zrobienia, ale to później. Nie wszystko naraz. Dobra, zabieramy się teraz za te naklejki. No i mam dylemat. Jak byłam w sklepie i się pytałam o coś do usuwania naklejek, pani mi powiedziała, że to. Faktycznie piszę jak nic naklejki. Po czym teraz czytam. Faza transparentna chroni czyszczoną powierzchnię, zapobiega ponownemu zabrudzeniu. Preparat nie nadaje się do mycia szyb. Więc wiecie co? Chyba zaryzykuję i najpierw tą najniższą naklejkę zrobię, żeby zaraz nie było, że jakieś mi tutaj cudawianki powstaną, więc obniżamy tutaj. Zabieram moje rzeczy stąd, całą elektrykę. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć, od momentu zmieszania się dwóch faz, sprawdzić w mało widocznym miejscu. Spryskać powierzchnię, pozostawić na kilka sekund, po czym przetrzeć wilgotną szmatką. A ja już tu z nożem czekam. No dobra, na te naklejki to działa kiepsko. Tu nadal jest naklejka. Zaraz spróbuję to wszystko zdrapać i zobaczymy efekt końcowy, ale nie będę tego nagrywać, bo się i tak muszę trochę omordować. Szkoda miejsca. No i powiem wam tak, naklejkę jedną po prostu odkleiłam. Ślad po naklejce jest, więc zaraz go będę czyścić, ale to jest chyba jedyna metoda na te naklejki, bo sam ten płyn to na pewno ich nie odklei, a widzę, że tak odchodzą o wiele, wiele lepiej. Tylko trzeba po prostu kwestię je podważyć, więc zbieram się za takie, proste to nie jest, nie ukrywam, już mnie ręka boli, ale ważne, żeby to zniknęło, bo będzie mi zasłaniać wszystko, a te naklejki jednak już są nieaktualne, bo nie mam maszyny do lodów. No i jak widać, naklejki zdarłam sama, bez użycia płynu, ale teraz te pozostałości, które są, chciałabym bardzo właśnie, nie wiem, czy będziecie to widzieć, o, widzicie na przykład tutaj, nie? O, i to, no powinno zejść ogólnie pod wpływem gąbki, tak? No ale niestety, znaczy ściereczki mokrej, niestety nie wchodzi,
więc szorujemy gąbką. Na szczęście ten specyfik mocno nie śmierdzi, więc wiecie, da się tutaj tak przy nim pobawić troszkę, ale doszoruję zaraz całą szybę, umyję ją i będzie jak nowa. Dobrze, że znalazłam przynajmniej, bo powiem Wam, że objeździłam wczoraj całą Łęczną, praktycznie nigdzie nie mogłam znaleźć tego płynu. Aż tu trafiłam właśnie w jednym sklepie. Chociaż wiem, że z tej firmy, bodajże Stavex, tam chyba był taki jeden, co był taki mocno chwalony, że tak wszystko ładnie usuwa. I tam to chwaliły chyba dziewczyny z LGS. Tak mi się wydaje, że nie Kasia, tylko Justyna o nim mówiła, że pousuwała właśnie naklejki dzięki tamtemu płynowi. Ale u nas akurat jest spory asortyment z tej firmy, ale akurat tego do naklejek nie było. A też jeszcze dzisiaj byłam zamówić pieczątkę, bo miałam małe problemy z moją pieczątką, która będzie do bubble tea jako promocja, jako gratisowy później produkt. Trzeba będzie zbierać pieczątki i po uzbieraniu 10 pieczątek za taki kupon dostanie się bubble tea gratisowe. Taką promocję będę wprowadzała. Także musiałam dzisiaj pójść jeszcze zrobić pieczątkę, bo tą, którą zamówiłam, nie dostałam, więc dzisiaj poszłam u nas do sklepu i po prostu zapłaciłam na pewno dużo drożej, ale dostanę pieczątkę praktycznie od ręki, bo zrobią mi na jutro, za co jestem bardzo wdzięczna, bo na tym mi najbardziej zależało. Na Allegro jest cena praktycznie połowa, ale czas oczekiwania jest 2 tygodnie, a mamy jeszcze święta, a ja chciałam wraz z ruszeniem z bubble tea ruszyć od razu również z promocją. No i na szczęście, pomimo bardzo nerwowego poranka, bo powiem Wam, że rano to miałam takie ciśnienie, byłam tak wściekła rano, bo wiecie, najgorzej jak się gdzieś człowiek z terminem jakimś śpieszy, a tutaj ktoś Wam kłody pod nogi podkłada, nie? No i mój poranek był dzisiaj taki, że aż mi się płakać chciało po prostu z nerwów. I stwierdziłam, dobra Marta, weź się w garść, wszystko da się załatwić. I się załatwiło. Odebrałam dostawę, byłam w Lublinie, kupiłam półki, kupiłam wszystko, co chciałam. Zdarłam naklejki, znalazłam płyn. Zamówiłam sobie pieczątkę, na której mi zależało. Tylko trzeba było trochę pokombinować, pochodzić, popytać. I się wszystko da załatwić. No. No i dobra. I wychodzi na to, że ta szyba też będzie odratowana. I mega mnie to cieszy. Bura, bura, szef pod bura. Tak myślałam, że szybko skończymy. A wyszło jak wyszło. A wyszło jak wyszło. Dalej montujemy, ale jest już duży postęp. Granitor jest już podniesiony. Bubble tea wystawione, jedna półka odkręcona. Mąż mnie wspiera. Tu mamy już maszynę na wprost okna. Maszynę do bubble tea. Tu będzie stał granitor, tu jeszcze będzie wisiała półka, ale już nie dzisiaj, bo się nie wyrobimy. Teraz ekspres też już tam przestawione. Jest tak wszystko co do centymetra wymierzone, że... Co potrzebujesz? Oj. Oj, głupie pytanie. 21 woreczek. Mamy. Woreczek miałeś? Zobacz, leżą tam woreczki. No dobra. Nie taki? Nie, bardzo dobry woreczek. Aj, taśmę może masz? Mam. Gdzie? Tu. Także tak czuję, że jutro tu wstaję rano o 6 i 6.30 przychodzę. Oho. 7, no 6.30 to nie, nie wstanę. Mogę cię obudzić? Co? Mam cię obudzić. A, jutro Ksawery później do szkoły idzie. Jutro jest piątek? Piątek. Dobra, zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale no śmiało, śmiało. Także my tu dalej działamy. Już na sam koniec Wam tylko pokażę, na jakim efekcie skończyliśmy. I jutro rano, jak wszystko dokończę, to Wam dopiero puszczę film, czyli będziecie mieli film w popołudniowych. Zresztą Wy już to oglądacie po południu.
jak zmontuję, jak wrócę po prostu, to zmontuję i film będzie po południu. Miłego dnia Wam życzę i cudownego zbliżającego się majowego weekendu, by Wam pogoda dopisała, tak wiecie, perfekcyjnie, tak jak sobie wymarzyliście, no więc... Właśnie, co to za dyskryminacja? Poprawiłam się, zawsze poprawiam. No może nie zawsze, czasami mówię, bo nie zawsze Darek jest na kanale z Marcinem, no to jest tylko dwóch u mnie panów. Jeżeli jest więcej, to się ujawnijcie, bo ja wiem tylko o dwóch panów. Dobra, życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko i na koniec zapraszam jeszcze do obejrzenia, w jakim stanie dzisiaj zostawiłam lodziarnię i w jakim ona będzie jutro do otwarcia, bo przecież muszę ją rano jeszcze z Nikolą ogarnąć, zanim otworzę. I tak, ukochani, lodziarnię zostawiliśmy wczoraj wieczorem. Dzisiaj mamy 7:45. Mam czas do 10, żeby to wszystko ogarnąć i dostosować do obsługi moich kochanych dzieciaczków i innych osób. I tak to sobie człowiek może poplanować. Obiecałam Wam, że pokażę Wam przed wyjściem, jak będzie wyglądała lodziarnia. I niestety, powiem Wam, wręcz się spóźniłam z dojazdem, bo musiałam przyjechać do domu, przywieźć Nikoli klucze, pojechać po teściową. Jeszcze Nikolę musiałam zawieźć do lodziarni, bo padło jej auto. Więc tak naprawdę po prostu zbrakło mi minut i już nie wyciągałam tego telefonu. Pojechałam cię na rehabilitację. W międzyczasie odebrałam pieczątkę, bo zadzwonili do mnie ze sklepu, gdzie zamawiałam, że już ta pieczątka jest, więc wszystko już działa, mniam działa i wszystko jest tak, jakbym chciała. Bubble Tea udało się uruchomić, jest już wszystko gotowe, więc jeżeli jesteście z Łęcznej okolic, serdecznie Was zapraszam do mnie. To jest Armii Krajowej 3 za Lewiatanem. Także wpadajcie. A ja się będę z Wami żegnała, dlatego że właśnie będę przerzucała film i Wam go publikowała, żebyście jeszcze dzisiaj go sobie zobaczyli, bo teraz majóweczka, to nie wiem, czy ktoś tu na YouTube będzie zaglądał. Piękny weekend się szykuje. Do zobaczenia. Miłego, udanego weekendu majowego Wam życzę. Mam nadzieję, że macie jakieś plany, że gdzieś odpoczniecie, pogrillujecie, bo on będzie taki przeplatany pogodowo, ale będą takie dni, gdzie będzie można tego grilla zrobić, czy ognisko. Więc do zobaczenia, buziaki. Miłego weekendu.